Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowanym. Przychodzimy dzisiaj do Was. To jest trzeci film, który nagrywamy w tym kadrze. Żeby nie było, to nie jest kadr na zawsze. Po prostu przenieśliśmy sofę na czas świąt, dlatego jak też zawsze. Jest taki kadr. Ale co roku mamy swojego. Wrócimy do swojego standardowego już za chwilę. No i mamy dla Was dzisiaj film, w którym opowiemy Wam o naszym TBR-ze 22 książki na 2022 rok. I słuchajcie, obie wybrałyśmy po 22. Także myślę, że bez żadnego przedłużania. Zaczynajmy! Zucha ma listę, bo wszystkie książki są w Poznaniu. No ja niestety będę wklejała zdjęcia, ale trudno. I ja zacznę od książki Gniew Tiamat, czyli to jest ósmy tom serii The Expanse, ostatni wydany w Polsce na ten moment, natomiast no, będzie dziewiąty już w przyszłym roku. Chciałabym być na bieżąco z tą serią, mimo że nie jestem już jej wielką fanką, to jednak, no słuchajcie, przebrnęłam przez 7 tomów, to już głupio by było nie kontynuować tej serii. A poza tym to nie jest tak, że ona mi się jakoś super nie podoba, tylko po prostu jestem trochę nią rozczarowana. Ale zobaczymy, może akurat ten ósmy tom ją odratuje. Ja nie wiem, czy wiecie, bo dawno nie mówiłam, ale jestem wielką fanką serii Opiekunowie Tajemnic, bo to było tak, że Zucha w naszym antykwariacie znalazła jedną, pierwszą książkę z serii, to było parę lat temu. Potem byłam na obozie i kolega pożyczył mi drugi tom, co było niesamowite, bo drugiego tomu nigdzie nie było. Po prostu nie wiem, jakim cudem to się wydarzyło. Także pozdrawiam, on tego nie ogląda, ale bardzo, bardzo fajnie. I ten zdobyłam trzeci tom. Totalnie już nie pamiętam czegokolwiek. Znaczy troszeczkę pamiętam, ale po prostu muszę dokończyć tę serię. Dobra. Chciałam powiedzieć, że ja zdobyłam moje tom, ale spoko. No tak, a tak powiedziałam. No w sensie, bo chodzi o to, że ta seria jest trudno dostępna. Tak. A jakby clue jest takie, że kupiłam ją za 13 zł. Dla mnie... Dalej jest Beze mnie jesteś nikim Jacka Chołuba. Myślę, że to na zdrowie. Dziękuję. Myślę, że to może być trochę nawet TBR też dla Toli. A co? Trzecia książka Jacka Chołuba. Aha! O przemocy domowej. Tak, w ogóle. Masz to w Poznaniu? Tak, mam to w Poznaniu, ale okazało się, że jest w audiobooku też, ale raczej nie będziemy jej słuchać, nie. Bo to te książki raczej są do czytania niż do słuchania. W każdym razie Jacek Chołub to jest bardzo dobry reporter. Reportażysta, ja nigdy nie wiem, więc nie mogę się doczekać i już spływają bardzo, bardzo pozytywne recenzje tej książki, co zresztą mnie absolutnie nie dziwi i też nie spodziewałam się niczego innego. A nie możesz, jak będziesz następny raz tutaj w domu, przynieść tego Jacka Chołuba, bo ja go przeczytam przed tobą. Znaczy no, na pewno za chwilę to będę czytać, więc spoko. Jasne. Po prostu czekam na tego Jacka Chołuba już drugi miesiąc zaraz. Tak, to prawda. No wiem. Ukochany równanie profesora, ponieważ cała nasza rodzina absolutnie uwielbia. Ja chciałabym się wkręcić, poza tym, no nie wiem, myślę, że może być spoko. Myślę, może że... trochę nie dla mnie. Myślę, że właśnie ta książka jest bardzo dla ciebie. Tak? Myślę, że będziesz czuła trochę jak Kwiat wiśni i czerwona fasola, okay. Ten sam rodzaj ciepła i wrażliwości. Okej, okay, dobra. Ja nie jestem aż taką wielką fanką tej ale książki. Ale tata jest. Tata jest, no. Bo, ale ogólnie, obiektywnie ona jest bardzo dobra. Dobra, no to definitywnie postaram się przeczytać, bo w końcu w swoim TBR-ze mam rzeczy, które chcę przeczytać. Czytać, co nie? Więc może w tym roku się uda. Trzymam za siebie kciuki. Bo to jest taki no, żart, bo ja nigdy nie ogarniam TBR-ów. Jak robię jakiś TBR, to nigdy się go nie trzymam. I zawsze czytam wszystko na opór. Dalej ja mam, słuchajcie, Mroczny zakątek Gillian Flynn. To jest książka autorki Ostrych przedmiotów. I Ostre przedmioty mi się parę miesięcy temu bardzo, bardzo podobały, dlatego też chciałabym poznać jej kolejną książkę. Ta zbiera odrobinę gorsze opinie, chociaż mam nadzieję, że też będzie tak samo pokręcona, tak samo bogata w psychologiczne jakieś takie zagrania. No i po prostu mam nadzieję, że podoła tej poprzeczce wysokiej. Dobra, dobra. To mnie odrobinę zdziwiło, jak to wziąłeś. Czemu? Bo nie sądziłam, że będziesz chciała już robić reread. Uwielbiam robić reread. Złodziejka książek! Jej! Uwielbiam Złodziejka książek! Całym moim sercem miałam zrobić reread w tym roku, ale coś mi nie pykło, bo ja to czytałam już 2 lata temu. Dlatego definitywnie będę czytać w tym roku. W sensie w 2022. No bo ja po prostu uwielbiam, no. Uwielbiam robić reread i uwielbiam Złodziejka książek. Złodziejka książek to tak wartościowa książka. I tak mi się... wygodnie ją czyta, w sensie trafia po prostu dla mnie i uwielbiam. Ja się po prostu zdziwiłam, bo nie sądziłam, że chcesz przechodzić znowu przez te emocje i płakanie. I jakby... Tego nie wzięłam pod uwagę. I jakby, wiesz, łamanie serca. Nie wzięłam tego pod uwagę. Ja mam w notatkach zapisane to jedno zdanie, które ten powiedział ziomek do Lizel. Ja nie wiem, jakie zdanie. To ale to potem bym powiesz. W każdym razie...
Dalej jest u mnie, co może Was zaskoczyć, Czerwona Królowa Victorii Ayward. To jest jedyna taka chyba bardzo popularna seria młodzieżowa, dystopia w stylu, nie wiem, Igrzysk Śmierci Niezgodnej, której ja nigdy nie czytałam, nawet nie czytałam pierwszego tomu, nawet jakby nie trzymam jej nigdy w rękach. A teraz będzie wydawana kolejna książka tej autorki, zupełnie nowa. I chciałam też ją przeczytać, ale uznałam, że w sumie fajnie by było zrobić sobie taki jakby, żeby mieć takie tło literackie dla tej autorki, więc chciałam przeczytać Czerwoną Królową. Prawdopodobnie mi się to nie spodoba, ale to nie ta Czerwona Królowa. Bo się wyłączyłam. Wiem, widziałam, ale to nic. Więc chciałabym dać jej szansę. Jestem prawie pewna, że ta książka będzie czymś, co będzie dla mnie albo w najlepszym przypadku cringe'owe, a w najgorszym po prostu kiepskie, ale chciałabym w krótkiej, później odległości właśnie przeczytać tą najnowszą książkę i zobaczyć, czy no taki eksperyment po prostu zrobić. Czy ta autorka w ogóle nie jest dla mnie, czy może jednak widzę progres i nadzieję. Ja tutaj daję Kasieńkę, ponieważ prawdopodobnie mam tutaj zakładkę. O mój Boże, mam zakładkę Zanalezionego Wzgórza. Biedna Aniu. Uwielbiam. No i ona jest cały czas na 79 stronie i muszę po prostu już dojść dalej, bo to jest się szybko czyta, dalka książka i może coś we mnie ruszy, bo trochę denerwowała mnie, jak ją czytałam. Ale wiesz, lepiej denerwowała niż nic nie wzbudzała. No chyba tak. Kolejna książka o Zmierzchu, Teres Bowman. Tutaj mam pewnego rodzaju wahanie. Teres Bowman uwielbiam jako autorkę i dwie książki, które czytałam, zrobiły na mnie absolutnie ogromne wrażenie obydwie. Natomiast ta jest najbardziej jakaś taka źle oceniana i jakby ludziach, którzy ją czytali, ale równocześnie po przeczytaniu opisu i tej fabuły, która tam się dzieje, ona jest najmniej dla mnie interesująca. Tam będzie dużo sztuki, szkoły właśnie takiej sztuki szkoły, szkoły ze sztuką. Artystyczne szkoły. Właśnie, tego słowa szukam. W każdym razie obawiam się po prostu, że ona już nie będzie aż tak dobra i nie zrobi na mnie takiego wrażenia. No ale jakby to jest ostatnia książka Teres Bowman, której nie czytałam, więc muszę to zrobić. Tu się podpisuje? Aha, no tak, bo oczywiście mamy tutaj Morze Potworów, ponieważ muszę dokończyć Złodzieja Pioruna, ponieważ to jest pierwszy tom Percy'ego Jacksona. Teraz robię reread i wiecie co? Nie szanuję trochę robienia nowych okładek książką z mojego dzieciństwa. No zobaczcie, cóż to za piękna okładka i jak piękne jest światło. Dokładnie. No nie da się po prostu, no po prostu czuję, że to jest część mojego życia mi zabiera, no rozumiesz? Ale nikt nie robi nowej okładki. A jakby robił? Aha, tak hipotetycznie. Widziałam nowe okładki właśnie Boru. Nie. Tak. Nie ma nowych okładek właśnie Boru. Są. Poza Światowcy mają nowe okładki. Czym właśnie Bor nie ma? No przecież to nie jest nowy okładek. No dobrze, mają. Ale poza Światowcy są lepsze od właśnie Boru, czy co? No nie, ale po prostu... To czemu oni mają nowe okładki? Bo wydaje mi się, że w Polsce dopiero teraz jest wydawany kolejny tom. Albo nie wiem w sumie. Nie jestem na bieżąco. W każdym razie, jeżeli słyszycie jakieś krzyki, to fun fact o naszym życiu. Od wczoraj nasz tata pomaga naszemu sąsiadowi. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. Pozdrawiam Marcysię. Ściągnąć drona z drzewa, który na to drzewo wpadł. I dosłownie to jest taka operacja, że nasz tata już wyciągnął liny wszystkie górskie swoje, żeby się na to drzewo, to jest taka wielka sosna, żeby się na to drzewo spróbować bezkolizyjnie wspiąć. Wyciągali już wszystko, rakiety tenisowe, piłki, robili wszystko, żeby tego drona ściągnąć. Najciekawsza część tej historii jest taka, że ten dron kosztował tylko 200 zł i myślę, że po 24 godzinach prób można by się poddać i po prostu kupić nowy. Natomiast to już jest taka chyba kwestia honoru. I oni tam siedzą. Albo oni, albo dron. Oni tam siedzą przy tym drzewie od na paru podwórku. Godzin, od paru godzin. I jest minus 13, kochanie, jest minus 13. Oni zaczęli wczoraj, tak. Nie udało im się, więc dzisiaj z nową energią po prostu próbują dalej. Jak im się uda, to mam dobry znać. Tak, wracając na chwilę do Morza Potworów, to jest moja jedna z ulubionych części Percy'ego Jacksona ogólnie, bo... Moja też była. Uwielbiam. Moja była chyba ulubiona. Uwielbiam, no. Dlatego tak. I Znak Ateny, czy coś takiego. No tak, ale to już nie jest Percy Jackson, tak, to nie jest tej teenchologii. Dobra, bo ja już mam siebie. Teraz kolejna taka bardzo wielka epicka fantastyka u mnie to będzie Zawiść. John Gwynn, tak się chyba nazywa. To jest, ja nie wiem w ogóle totalnie o fabule, nie wiem o świecie, nie wiem nic, ale ostatnio kupiłam dwa tomy za 14 zł.
jeden, więc jakby na świecie książki, jakby ktoś był ciekawy. A miałam pierwszy już wcześniej, czyli mam teraz pierwsze 3 tomy, które mają każdy 800 stron, więc ogólnie warto by było w końcu się za to zabrać, a po pierwsze widziałam mnóstwo pozytywnych opinii na zagranicznym YouTubie, a poza tym też mój dobry przyjaciel Mateusz, pozdrawiam cię serdecznie, mi tę serię polecam, więc przeczytam. Więc ja tutaj powiem o innej książce, której nie wzięłam, bo po prostu nie pomyślałam. Jest to Pałac Północy, Zafona oczywiście, czyli drugi tom. Ale czy ty odłożyłaś to, co ja ci tutaj przygotowałam? A to, co wypadło na rzecz Pałacu Północy, to była Biblioteka o Północy. I ja wiem, dlaczego ci się skojarzyło. Ale ty chciałaś tę książkę przeczytać, jak ci opowiadałam, o czym ona jest. To nie była. A pamiętasz, o czym ona jest? Tak, o tym, że dziewczyna umiera i że... O, faktycznie nie umiera. Widzisz, mówiłam ci. Dobra, słuchaj. Dobra, no nieważne, no Pałac Północy. No Pałac Północy. Po prostu uwielbiam Zafona i Zafon to jest mój komfort pisarz absolutnie. Czemu mam tak ułożone palce, nie wiem. Kocham, po prostu uwielbiam. A to już? Tak. Aha. Come Tumbling Down, Shannon Maguire. Jest to piąty tom mojej serii. Tutaj wam mogę pokazać, jak się wychyla. Czekajcie. To jest oczywiście ta seria tych takich krótkich, ale bardzo treściwych i jakby kompaktowych książek, które dzieją się w świecie fantastycznym. Ja je bardzo lubię, trochę o fabule już nie będę opowiadać, bo jakby opowiadałam tyle razy, że mi się już trochę nie chce. Ale piąty tom to jest przedostatni, który mam. Nie, ostatni, który mam. Więc no, przeczytam, mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. Dla mnie to jest taka typowa rozrywka, także trochę taki powrót do dzieciństwa i jakaś taki sentyment bardzo mocny mnie łapie, jak czytam te książki. One są teoretycznie jakby dziecięce, bardzo mocno teoretycznie, bo w praktyce myślę, że raczej są takie dorosłą młodzieżowe. Wiecie, o co chodzi? Nic to połaz, które Zuzia mi dołożyła bez mojej wiedzy troszeczkę, ale ja się pod tym podpisuję, ponieważ jest to bardzo interesujący pomysł, taki no po prostu fajowy. Bardzo mi się podoba styl pisania, bo przeczytałam już z 3 strony, więc on do mnie trafia. Jest tak idealnie wyważony. Oczywiście profesorsko, jak tak mówię. No nie wiem, po prostu czuję, że będzie bardzo, bardzo fajna. Nadchodzi chłopiec, książka historyczno-wojenna i rzecz się dzieje, z tego co pamiętam, w Korei. Więc jeżeli tak, to super, bo bardzo mnie interesuje historia, bo raczej tak dzisiejsze wydarzenia, w sensie inaczej, dzisiejsza kultura na przykład mniej, ale historycznie to jest niezwykle ciekawy rejon, dlatego też ta książka jest na moim bliskim TBR-ze. Poza tym jest przepięknie wydana i też bardzo wygodnie się będzie czytało, co oczywiście dla wszystkich czytelników ma bardzo duże znaczenie, więc już się nie mogę doczekać. Malamander, którego przeczytałam właśnie opis po raz pierwszy, bo jakby ja wiem, na czym polega fabuła, ale no co chcesz. Ja jestem tak sfrustrowana, bo Tola, ja Toli mówiłam 7 razy, żeby ona wzięła tę książkę. Czy opis ci się teraz spodobał? Nie. Spodobał ci się opis? Nie. A Tola po prostu za każdym razem mówi, nie chcę, zostaw. A potem czyta w końcu opis. No dobra, Boże, ale kto cię pytał? Właśnie ja siebie ciebie pytam. No i no Malamander, no kurde, potwór morski zimą. I bardzo interesujący fakt, iż przychodzi do biura rzeczy znalezionych dziewczyna z zaginionymi rodzicami. Czy to jest jakiś czarny humor? No ogólnie trochę śmieszne, że tak się wydarzyło. Ale tak, myślę, że przeczytam, ale jestem pewna. Super, wow. David Copperfield, część pierwsza i część druga. Oczywiście klasyka Charlesa Dickensa. Raczej nie wiem, czy będę jakąś super wielką fanką. Natomiast chciałam tutaj dać książkę, na którą czekam już od dawna, żeby ją poznać. Głównie właśnie dlatego, żeby móc powiedzieć, że ją znam i jakby móc się do niej odnieść w jakiś sposób w konwersacji inteligentnej, którą kiedyś miałabym prowadzić na temat Charlesa Dickensa. No jakby po prostu czuję potrzebę przeczytania tej książki. I chciałam jakąś taką monumentalną właśnie książkę, bo ona ma strasznie dużo stron. Ona ma chyba 1200 stron. W każdym razie, no wiecie, no Wojny i Pokoju, to szanujmy się, nie dałabym tutaj, więc David Copperfield. A poza tym Wielkie Nadzieje to jest historia, do której mam ogromną miłość i ładunek emocjonalny, mimo tego, że książka Dickensa mi się w ogóle nie podobała, ale jakby od tamtej pory do Dickensa mam taki stosunek, że w sumie dałabym ci drugi raz szansę. Także no.
Czy mogę przerwać na chwilę temat książkowy na sekundkę? O, no możesz. Sekundkę, ponieważ otrzymałam kiedyś komentarz, iż ktoś był przekonany, że moje zdrapane czarne paznokcie to była jakaś instalacja artystyczna i to była planeta. Ogólnie to dziękuję. Nie, słyszałam chyba, że kruki. O, też chyba pamiętam coś takiego. No. Dlatego dalej mam zdrapane. Tola po prostu drapie lakier. Nie drapie lakier. Sam się schodzi. Tak, okay. Ale też drapie lakier. No właśnie, teraz dawaj. Ja. Wojna cukierkowa. Bardzo interesujący opis Brandon Mull. Jestem ciekawa, jak sobie poradzi w absolutnie nowej serii. Czy to będą jakieś nawiązania do Baśnieboru? Myślę, że nie. W stylu, ale takie bohaterskie, czy bohaterowie będą przypominać tych Baśnieborów. Aha, rozumiem, no. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to będą nowi bohaterowie z nową osobowością, ponieważ czuję, że Brandon Mull może zrobić tam takiego psikusa i bardzo mam nadzieję, że nie. No i po prostu jestem niezmiernie ciekawa. U mnie będzie to również Szara Siostra, drugi tom Czerwonej Siostry, który nie był w jakimś super, jakby na super poziomie w mojej głowie, jak ją czytałam, tę książkę. Natomiast świat ma na tyle interesujący, że uznałam, że chciałabym przeczytać drugi tom, który de facto też mam, bo kupiłam też za jakieś 15 zł jakiś czas temu, więc tak mi się wydaje, więc no, po prostu chciałabym wyczytywać mocno te książki, które mam, chciałabym pokończyć serię, no i stąd Szara Siostra, to jest dobry początek. Na Ondel, oczywiście, ponieważ dużo przeczytała go rok temu. Nie, w kwietniu. Świetnie, myślisz? No dobrze, w dalszym ciągu ja czekałam na to bardzo długo, a teraz już nie mam ochoty, ale muszę dokończyć, bo mamy już teraz całą serię, dlatego po prostu czuję obowiązek i mam nadzieję, że się wciągnę i że będę szybko czytać i w ogóle. To raczej jest mocno emocjonalna książka moim zdaniem, nie taka... To jest fajnie. No, znaczy on, ją się bardzo szybko czyta, ale to nie jest coś takiego, że wiesz, przeczytasz ją... No, tak czuję, dlatego mam po prostu... Trochę mi zależała na nią ta ochota, ale mam nadzieję, że przeczytam parę zdań i już się wciągnę. Kawka nad morzem Murakamiego. Głównie dlatego, że Murakami chciałabym kontynuować jego książki. Kawka nad morzem jest chyba jedną z najbardziej kontrowersyjnych. I jakby. Właśnie nie wiem, ale chyba ma realizm magiczny i coś o chłopcu, który jest nad morzem. Wow. W każdym razie, najbardziej taka niepewna jest ta fabuła w mojej głowie, w sensie, że najbardziej taka, że może mi się nie spodobać, ale z racji tego, że jest po prostu tą jedną z głośniejszych jego książek, to chciałabym też ją przeczytać, a nawet jak mi się nie spodoba, to nie będzie coś, co mnie od tego autora gdzieś tam odciągnie albo zdemotywuje do czytania dalej, więc po prostu chciałabym tak trochę odhaczyć, żeby wiedzieć też, o co w niej chodzi. Odrobina czarów, czyli drugi tom Szczypty Magii. Po prostu już czuję obowiązek do kończenia serii, bo ileż można, prawda? Ale tu być była na bieżąco, bo jeszcze nie ma trzeciego wydanego w Polsce. Dokładnie, moja droga. Aha, czyli to dobrze? To było przez ten... Przemyślane. Frankenstein, Mary Shelley. Coś, czego nigdy w życiu nie czytałam. Uwielbiam historię Frankensteina. Ja znam ją dość dobrze, myślę, z takiej popkultury. Podaj przykład. Co to znaczy? No skąd mniej więcej? Jedno źródło. To znaczy przede wszystkim ten taki motyw, archetyp tej historii Frankensteina jest dosyć popularny. Coś, co mi się od razu nasunęło, to Once Upon a Time, bo tam był też wątek Frankensteina. Serio? No pewnie, że był. Boże, doszłam do czwartego sezonu. No tam był w pierwszym albo w drugim. Gdzie? No bo ten doktor. Ten, co podrywał Śnieżkę na początku, samym w pierwszym odcinku. O mój Boże, nie pamiętam. W każdym razie. No wielu, nawet w takich, wiecie, bajkach typu Scooby-Doo, czy jakieś takie rzeczy. Ale mi spaliłaś, wiesz co? Ty chcesz powiedzieć o tym? Ja chciałam powiedzieć, że ja znam Scooby'ego Doo, ale jesteś wredna. Ej, to powiedz. Ja nawet, no powiedz. Słuchajcie, moim źródłem jest Scooby-Doo. To jest moja ulubiona seria. To jest moja ulubiona seria ogólnie. Kocham Scooby'ego Doo. Boże święty, i to jest mój ulubiony serial, bo oni przyjeżdżają do Pensylwanii. W Pensylwanii. I po prostu... I oni, tam jest Frankenstein. Kontynuując, a nie, teraz ty. A, fajnie. Rzeczy ulotne, ponieważ dostałam na urodziny i po prostu wypada przeczytać. Trochę się cykam, ponieważ jedyny opis, jaki dostaliśmy, to, że jest to powieść poetycka o życiu i śmierci. Brzmi jak coś dla ciebie. Brzmi jak coś dla mnie, ale panie gejmanie, ja powiedziałam sobie, że już nie daję panu szansy, a potem jest grudzień, jest koniec grudnia i mam pana 5 nowych książek. Jest jakiś problem. Jest jakieś to problematyczne. Dlatego mam nadzieję, że proszę dać sobie szansę i proszę się postarać w końcu.
Ludzie Matta Haig'a, książka o obcym, który schodzi na ziemię, bo ludzie są za blisko odkrycia pewnego przełamującego równania matematycznego, które zmieni w ogóle ludzkość i doświadczenia ludzkości, więc obcy schodzi na ziemię, żeby ich powstrzymać przed tym. No bo jakby nie, bo uznają, że nie są gotowi ludzie. W każdym razie opis jest fantastyczny i absolutnie fascynujący, natomiast niestety obawiam się, że... I czytałam dwie książki Matta Haig'a już do tej pory, czyli Biblioteka o północy a propos oraz Jak zatrzymać czas, i w obu tych książkach koncept był absolutnie fenomenalny, a wykonanie takie średnie, więc... No więc też trochę z przestrachem, ale równocześnie pokładam w tej książce ogromne nadzieje. Czekajcie, pokażę wam kawałek. No, wszyscy już wiedzą. Lśnienie. Ja myślę, że jakby na tym może się skończyć twoja recenzja. Dokładnie. Dla niewtajemniczonych, bo prawdopodobnie jesteś jeszcze są, Lśnienie to jest książka, od której ja się zabieram od 2 lat. Nie, ty byłaś już na 150 stronie tej książki w marcu. Byłam, ale już nie jestem. Już nie pamiętam ogólnie. Ja jestem na pierwszej stronie parę... Boże, ja już znam na pamięć pierwszą stronę praktycznie. Jestem fanką filmu, ale nie mam siły na książkę. Ja wracam do tej książki, tylko żeby udowodnić niektórym osobom, dziękuję bardzo, że jestem w stanie ją przeczytać. Bo to nie jest tak, że ja nie rozumiem tych wątków, mi się po prostu nie chce. Nie ciągnie cię. Po prostu nie jestem w stanie się skupić. No, rozumiem. I ani się wciągać, więc to nie jest tak, że ja nie rozumiem tego. Ale nikt ci tak nie mówi. Zarzucam. Sabriel Garth'a Nix'a. To nie wiem w sumie, co to jest, ale mam tę serię na swojej półce, bo ją kiedyś dostałam od Wicki. Bardzo cię pozdrawiam. Fajnie, że akurat ten moment wybrałaś sobie na ziewanie. W każdym razie czytałam kiedyś opis i byłam zachwycona. Myślę, że to będzie taka seria fantastyczna, młodo-młodzieżowa, która uderzy właśnie dokładnie w te struny, w które czasami potrzebujemy zostać uderzeni, czyli w taką nostalgię i sentyment. Tola! No biję cię w strunę. No wiem, zrozumiałam. W każdym razie, no, to tyle. Teraz my. Dobra. Gdzie śpiewają raki? Ponieważ ostatnio poszedł jakiś filmik viral i ludzie mnie pod nim tagują, sobie przypomniałam, że faktycznie mogę czytać tę książkę. Dziękuję. Aha. Okej. Okay. No. Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery, ulubiona książka Madzi, której ja nigdy nie czytałam i absolutnie, choćbyście... Jaka książka? Milana Kundery. Myślałam, że taki tytuł. Nie. Nie mam absolutnie bladego pojęcia, zero pojęcia o fabule. Nawet nie wiem, czy o jakiejś fabule w tej książce można mówić. W każdym razie wiem, że będzie to na pewno taki zbiór przemyśleń o życiu po prostu. Tak mi została ta książka gdzieś tam przedstawiona. No i to mi w sumie wystarczy. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Ale chcę przeczytać po prostu. Słuchajcie, mam jednego grubasa. Proszę stwierdzić, co to jest. To ma, nikt nie będzie zgadywać, pokazuj. No dobra. Battle Royale, bo dostałam przyzwolenie, tak? Nie wiem, czy się nad tym podpisuję, ale jak już powiedziałam, ale to no powiem B. Dokładnie. Ogólnie no to tutaj sobie odsiekujemy głowę i w ogóle, no elegancko. Po prostu na zrelaksowanie się po wtorku. Po prostu... Bardzo krwawa jest ta książka. Fabularnie mamy grupę takich gimnazjalistów, którzy są no, w takim konkursie i musi przeżyć jeden. I się zabijają nawzajem. Igrzyska śmierci. No, trochę tak, ale no jednak w tonie mocno, mocno inne. Krwawe! Wielkie polowanie Roberta Jordana, drugi tom Oko świata. The Wheel of Time, koło czasu, oko świata, tak. Bo mi się zawsze mylą te cztery słowa ze sobą. W każdym razie, teraz jest bardzo głośno o tej serii przez serial na Amazonie. Ja akurat czytałam pierwszy tom w zeszłym roku, kiedy jeszcze tego serialu w ogóle chyba nawet nie wiedziałam, że wyjdzie. Ale jak już wyszedł, to znowu poczułam taką potrzebę, żeby tą serię kontynuować. Wydaje mi się w ogóle, że pierwszy sezon to jest i pierwsza książka, i połowa drugiej, jak nie cała druga. Dlatego też na razie za serial po pierwsze nie mam Amazona, a po drugie na razie się jej tak nie zabieram. Te książki mają 800 albo 900 stron i to jeszcze napisane są takim druczkiem. Ogólnie ciężka przeprawa była przy pierwszym tomie, ale koniec końców były elementy, które mi się bardzo podobały, więc mam nadzieję, że ten drugi pójdzie jakoś. 13 opowieść, ponieważ powinnam już w końcu przeczytać.
I no, i że się bardzo podobała, co było zadziwiającym faktem w moim życiu. Trochę taki nawiedzony dom, tajemnica, odrobiny osobliwości w tej książce jest. Fajne. I ona ci się bardzo spodoba. Wiem, dlatego chcę przeczytać, bo jestem przekonana, że będzie cudowna, tylko po prostu muszę się przekonać szybciutko. Sól od morza, Ruty Sepetys. Nie pamiętam, o czym jest ta książka, ale pamiętam, że bardzo chcę ją przeczytać. Ona na pewno jest powieścią historyczną, bo Ruta Sepetys pisze tylko powieści historyczne. Znaczy, nie wiem, czy tylko, w ogóle sorry, ale jakby z tym mi się kojarzy. Natomiast wiem, że cała fabuła będzie na statku i chyba był jakiś wypadek na tym statku, w sensie tego statku. A ja lubię być, jestem wręcz masochistką i lubię czytać, o czym się boję, więc akurat. Robię swoje read Spiderwicka. Nie, robisz pierwszy read Spiderwicka. Powiedziałaś ostatnio, że nigdy nie czytałaś tej serii. Faktycznie, Boże. Właśnie. Cały czas mi to wypada. A więc czytam Spiderwicka. To jest śmieszne. Cały czas mam wrażenie, że czytałam, ale ja tylko oglądałam filmy. Mhm. Jestem sobie na drugim tomie, więc zamierzam po prostu dokończyć. I żeby mieć kolejną serię z głowy, żeby ducha mnie już nie męczyła. Ale uwielbiam Spiderwicka. Ja też się pod tym podpisuję, bo ja też czytałam pierwszy tom w tym roku. Pan Lodowego Ogrodu. Polska fantastyka, w ogóle z tego co wiem pomieszana z science fiction. A chyba mamy pierwszy tom tu. Bo ja chyba mam go w dwóch egzemplarzach. Leży tam, no faktycznie. Leży na samej górze. Jest to Breta. Nad Wiedźminem. Nie. O, ale tu musi być Pustynny Książę, część druga i Pustynna Włócznia, które ja nie zapisałam. Ja całego Petera Bretta będę czytała w przyszłym roku. Jest to fantastyka, ten Pan Lodowego Ogrodu, pomieszana trochę chyba z science fiction z tego, tak to by widniało z opisu. Natomiast to, nie wiem, czy to będzie seria dla mnie, bo ona też zbiera bardzo mieszane opinie, przede wszystkim od ludzi, którym ufam, jeśli chodzi o recenzje fantastyki. Natomiast też chciałabym po prostu znać, żeby wiedzieć. Czy mi się to spodoba, czy nie, to już tam nieważne, ale po prostu to jest taka monumentalna fantastyka, bardzo istotna dla polskiej kultury. Myślę, że jest ciut niżej tylko Wiedźmina, więc chcę przeczytać. Myślę, że coś, czego się nie spodziewaliście, jeśli nie jesteście na tym kanale za długo, gdzie bo mnie się czerwienią. To jest książka, którą ja kiedyś zaczęłam, tylko dlatego, że w drugim tomie są choroby. Tylko dlatego, że w drugim tomie jest duża plaga choróbska jakiegoś i że ludzie umierają. No to sorry. Jest fajny wątek, ja lubię ten wątek. No, ja też, tak mało jest książek dotyczących tego, Boże Święty. Dlatego muszę przebrnąć... W sensie młodzieżowych książek jest mało. No tak. No bo dorosłych jest trochę. Aha, nie bawię się z tobą kadrem. No nie wiem o czym jest pierwszy tam. Po prostu nie chcę... No rozumiem. Po prostu trzeba. No rozumiem. Tutaj będzie szybko Dziwne Losy Jane Eyre. Fajowo. Klasyka, no wiadomo. Miałam czytać w tym roku, ale jakoś tak mi było trochę nie po drodze, a potem trochę zapomniałam. Myślę, że może być to książka, którą paradoksalnie bardzo polubię, pomimo tego, że kompletnie nie wpada teoretycznie w mój przedział i czasowy, jeśli chodzi o historię i o akcję, ani o miejsce, to wszystko nie jest do końca moje, a myślę, że akurat mam takie przeczucie wewnętrzne, czytelnicze, że Dziwne Losy pozytywnie mnie bardzo zaskoczą. Wisielcza Góra pani Pauliny Händel, dlatego po prostu chciałabym, żeby to nie wyglądało tak, że ja nie lubię pani Händel, bo ja bardzo lubię panią Händel. No nie wiem, po prostu czuję się nieprzyjemnie z tym, że utknęłam na żniwiarzu. Z drugiej strony wiem, że musiałabym zrobić read wszystkiego, a tak mi się nie chce. Nie musiałabyś, ja myślę, żebyś bardzo szybko podłapała tę serię, jakbyś zaczęła tylko trzeci tom. Dobra, no to tutaj trochę wkładam tego żniwiarza, ale tak lekką ręką. Tak niepewnie, cichutko. Tak. Pojedynczo. Dlatego Wisielcza Góra, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, o czym jest. Słowiański demony, to jest jedyne, co wiem. A u mnie będzie Śmiertelna groźba Jima Butchera, czyli trzeci tom serii o Harrym Dresdenie, akt Dresdena. To tuż też krótko, no chciałabym kontynuować serię, bo mi się podobało. Więc trzeci tom na liście. Bang. Ballada Ptaków i Węży, ponieważ nie czytałyśmy, a ja w sumie też trułam ci głowę rok temu. Mhm. Trułam ci tak mocno głowę, żeby to przeczytać i nie przeczytałeś mnie. I jakby ja bym ci najpierw dała tobie, żebyś mi sprawdziła grunt, bo mi się po prostu... Ja rozumiem, no rozumiem. Eksperyment mam zrobić ze świadczami. Tak, bądź moje króliczki, ja się czarnam. Dobra. Bo po prostu ja się cykam, a Zucha będzie musiała. Ale ładne światełko miałeś. O Boże, zrób tak jeszcze raz. Jak? Ej, Katniss. Wow. No cóż, no fajnie by było już w końcu przeczytać.
To moje dwie ostatnie bez świt, czyli Trzeci tom Niby Nocy. Został mi ostatni tom tej trylogii. Bardzo mi się podobała koniec końców, więc chciałabym dokończyć i wiedzieć, czy do końca jest tak seria dobra i Instytut Stephena Kinga, bo czemu nie? To tutaj znowu będziesz moim króliczkiem doświadczalnym, ale nieplanowanym. Dobra. Bo ja też mam przydać, bo powiedz podobno do Stranger Things. Okej. Co w ogóle? Co ty wymówiłaś? Okej. Okej. Więc mamy tutaj książkę, której definitywnie nikt się nie spodziewa. Zieleń Szmaragdu. Ja nienawidzę mieć nieskończonych serii, a ja mam tylko nieskończone serie. I to jest całe twoje życie. No, ja po prostu powolutku muszę to zrobić. Tola, dasz radę. I ja zawsze utykam albo na drugim tomie, albo na trzecim. Tak. Potem mi już idzie. No nie. Dobra, dobra. Zieleń Szmaragdu. Ponoć jest najlepsza. Nie wiem, czy wam ufać. Nie wiem, czy mi, wam ufać. To mi ufasz. Nie, nie wiem, czy ci ufać. Ej. Nie. I tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. A ty nie jeszcze jednej? Nie. Powiedziałam o dwóch naraz. O! I tym pozytywnym akcentem koniecznie napiszcie, jakie są wasze książki na TBR w 2020. Może nie wymieniajcie 22, chociaż możecie, jeżeli chcecie, ale po prostu 3 albo 5. Napiszcie, jakie macie plany i napiszcie koniecznie, czy polecacie któreś z tych książek, a my się będziemy żegnać. Trzymajcie. Proszę, mogę coś wtrącić? Tak. Tutaj leży Areczka. Cały ten czas z nami tu leżała. Dobrze, że mamy spodnie obie dzisiaj. Ja tak czy owak. Tak czy owak. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!